Siemanko, elektryczni. Warszawa. Dzisiaj na tapecie dwa dziki. Viset 10 Plus i Motus GT. Zapraszamy na film. Siemanko raz jeszcze, elektryczni Warszawa z tej strony. Dzisiaj mamy na tapecie to, co mówiliśmy na wstępie i zaczynamy takie porównanie. Na stołkach. A dlaczego na stołkach? Bo mamy minus 4 na dworzu i nie możemy jeździć. No nie zachęca do jazdy, ale obiecujemy, że jeżeli tylko pogoda pozwoli, to postaramy się to zrobić. Albo może znajdziemy jakiś ciepły teren do jeżdżenia. Może. Jakąś halę. Parking. Se wynajmiemy. Tak. Dobra, mamy dwa sprzęciki. Mój sprzęt ulubiony, numer 1. Do tej pory numer 1. Viset 10 Plus kontra... Coś, co zaczęło dygać moje serce, Motus GT. Dlaczego mówię, że dyga moje serce? Przede wszystkim za sprawą fajnego zawieszenia. Zobaczcie, jak to jest zrobione. Z jednej, z drugiej strony amortyzator. Regulowany. Regulowany. Dokładnie to samo mamy z przodu. Z przodu. Też dwa amortyzatory, też dwa regulowane amortyzatory. Co to powoduje? Przede wszystkim, jeżeli chcemy porównać dwa te sprzęty, jak chodzi o jazdę, w Visecie 10, z racji mojej małej wagi, 72 kg, jestem w stanie zmusić ten sprzęt do tego, żeby zaczął odrywać koła od ziemi przy wertepach. Tu się jak na razie tego nie udało zrobić. Tu nie umiałem. Kurczę, 6 dych na blacie, a ten skurczybyk trzymał po prostu koła przy ziemi i... I działało to, no. Oba są miękkie, bo nie mogę powiedzieć, że nie. Natomiast Motus GT w pewnym momencie tak jakby, nie wiem, usztywnia to zawieszenie, no nie wiem jak to nazwać. Lepiej to pracuje. Więc zawieszeniowo Motus GT rządzi. Co dzisiaj porównamy? Porównamy może, zacznijmy od parametrów technicznych. Obu zabawek. Mamy pierwszego Viseta 10 z plusem i mamy tutaj tak, dwa silniki o mocy 1400 W, moc szczytowa 1800 W. Typ ramy aluminiowy, akumulator 60 V, 28 Ah. Wielkość kół 10x3 dętkowe. Rodzaj hamulców tarczowe, hydrauliczne. 140 mm tarcza hamulcowa. Prędkość maksymalna podana przez importera 75 km na godzinę. I ja tu przerwę. Oficjalnie ja przy mojej małej masie pojechałem licznikowe 84 km na godzinę. Licznikowe. Jak z GPS-em nie sprawdzaliśmy. Dalej mamy zasięg maksymalny 85 km. Realnie znowu mogę przerwać. Pojechałem żółtym szerszeniem do Wołomina. Bez ładowania wróciłem tutaj z powrotem. To jest łącznie 46 km. Mam 23 w jedną stronę. A ten mały diabeł dalej pokazywał dwie kreski. Więc jeszcze by pewnie raz pojechał. Fakt, jechałem na pierwszym biegu na dwóch silnikach z maksymalną możliwą prędkością, czyli w okolicach 50 km na godzinę, co w zupełności wystarczyło. Ale dał radę. Tak. Dalej mamy maksymalny udźwig podany przez importera 130 kg. I tu też możemy potwierdzić, bo mamy naszego wspaniałego kolegę Wojtusia, który waży równo 130 w majtkach. Nie powiem, minę miał bezcenną, jak jechał na tak mocnym sprzęcie pierwszy raz w życiu, ale musiał. Zniosły oba sprzęty po prostu rewelacyjnie tą wagę. Także. Tak. I waga sprzętu 36 kg. I teraz przechodzimy sobie do Motusa GT, gdzie pełna jego nazwa to jest Motus Pro 10 Sport GT. 52 V, taką mamy akurat wersję tutaj na podnośniku. I co my możemy na ten temat powiedzieć? Motus do cholery ciasnej i jasnej. Zróbcie taką ładną nazwę tego modelu. Motus GT. Zobaczcie. Motus GT. I tutaj dalej 52 albo 60. I już. I to wszystko. I już. I wszystko w temacie. No bo po co taka nazwa? No ja rozumiem, że fajnie, że to, że tamto, ale kurczę, tyle. To nawet jak klienci tutaj do nas przychodzą, to oni już w tej chwili to już mieszają tak te sprzęty, że... Zazwyczaj to jest, mam Motusa 10.
Super, a co dalej? A dalej to nie wiem. Bo one wszystkie u was są 10. I jedni mają 2,20, drudzy 2,21, inni mają GT-ki 52, tak, inni sport, 60. Bez sportu, pro, nie pro, skuti, wszystkie 10. Wszystkie 10. Zróbcie coś z tymi nazwami, naprawdę. Przechodzimy do parametrów. Tutaj mamy podane 1300 W. Rozumiem, silniki, że to jest nominał. Też tak rozumiem. Szczytowa, ja bym powiedział, że szczycie jest... Czy mamy tutaj napisaną szczytową? Nie mamy, ale myślę, że w okolicach... 1400-1600 watów jest. Tak, myślę, że tak będzie. Bo naprawdę odczucia z jazdy są kozackie. Dokładnie. Dobra, dalej mamy pojemność akumulatora. 52 V, 23 Ah. Koła 10. Opony te same co w Visecie, też dętkowe. Hamulce niestety linkowe, tarczowe, ale tu mamy tarczę 160 mm. I czyli większą. O czym to świadczy? Czy to świadczy, że Viset 10 ma lepszy układ hamulcowy? Tak, bo ma hydrauliki. Ale dobra, czy to znaczy, że GT przy tej mocy nie nadaje się, bo ma linkę? Nie. Z racji tak dużej tarczy i w sumie fajnego hamulca, to naprawdę się zatrzymuje. Owszem, hydraulika jest delikatniejsza, lepsza w kontroli. Natomiast ja wiem, czy do lasu na przykład nie wolałbym mieć linki. Chyba jednak wolałbym, dlatego że jeżeli zahaczymy o coś hydrauliką, wyleje nam się płyn, to my nie mamy w ogóle hamulca. A tutaj nawet jeżeli nam się coś stanie, to sobie nie wiem, skrócimy linkę czy coś, pojedziemy dalej, damy radę. Chyba mniej awaryjne na dłuższą metę będą linki. Natomiast oczywiście wersja 60-woltowa wyposażona jest prawidłnie w hamulce hydrauliczne. Od razu. Od razu z marszu. No dobra, ale idziemy dalej tutaj z 52-woltową. Czyli stale skończyliśmy na hamulcach. Dalej, materiał ramy kute aluminium. Kute. Tak. Maksymalna prędkość 74 km na godzinę. Sorry, batory nie sprawdzaliśmy. Nie sprawdzaliśmy, więc... Za zimno jest. Może tak jest, może tak nie jest, nie wiadomo, ja tego nie potwierdzę. Maksymalny zasięg, 63 km. Też zasięgu nie potwierdzę. Przejechaliśmy na nim trochę, ale nie tak testowo-zasięgowo, po prostu sobie jeździliśmy. Raczej bym powiedział, żeśmy mocno użytkowali ten sprzęt, żeby go sobie sprawdzić, niż robić testy zasięgów. Maksymalny udźwig 135 kg. Potwierdzony przez naszego kochanego Wojtusia. Tak. I waga sprzętu 34,8 kg. Więc jest lżejszy. Dalej wersja 60-woltowa. Czyli wyglądowo dokładnie to samo. Naprawdę. Ale kropka w kropkę. Mocniejsze silniki, tak naprawdę sterowniki, tak? Bo to o to chodzi. Tu mamy moc szczytową silnika 180 W podaną, jednego, a mamy dwa. Dalej, bateria 60 V, 25,6 Ah na ogniwach LG. Tak, czytamy z kartki. Tak, no bo skąd mamy czytać? Hamulce hydrauliczne na tarczach 160 mm. Kute aluminium tak samo, maksymalna prędkość 82 km na godzinę, też nie potwierdzamy, maksymalny zasięg 84, nie potwierdzamy, bośmy nie sprawdzali. Maksymalny udźwig 135, czyli to samo. Waga 36 kg, czyli tyle samo co Viset 10 z plusem. A teraz ceny. Ceny. Ceny na dzień dzisiejszy, Viset 11 900. Motus Pro Sport 10 GT na dzień dzisiejszy, bo jest promocja 7999, bez promocji 8999. Wersja 52-woltowa. 52-woltowa. 60-woltowa 9999, bo jest promocja, bez promocji 11999. Tak to wygląda. Powiecie, że dużo. I można za to kupić Passata B5 w kombi w Highline'ie. Tak, z klimatyzacją. I będzie miał milion przebiegów. A tu macie dwie nowe zabawki. Tak. Tak, pokażę wam też z góry te sprzęty. Motus GT jest trochę bardziej smukły. No bo jest. Kurczę, jest ładny. Naprawdę on mi się mega podoba. Tak jak
Na razie dalej twierdzę, że Wiset 10 plus to jest moim numer 1, natomiast no dyga te moje tak serduszko. Tak mi teraz przyszło do głowy. Co my tu mamy? Amelinium. Co my tu mamy? No nie amelinium. No tak. Czy mamy kewlar? No nie. No nie. To jest jedna z wad Wiseta, o której nie wiem dlaczego specjalnie nikt nie mówi, ale taka wada jest. Ja chcę być fair wobec wszystkich i to pokazać. Cała ta płyta, którą tutaj widzicie, jest to plastik. Pod tą płytą znajduje się akumulator. I serce całego urządzenia. I serce całego urządzenia. O czym to świadczy? Stojąc tu, zobaczcie. Uginasz. No uginamy akumulator. Gnieciemy go. Czy to na dłuższą metę powoduje jakiś problem? Nie wiem, te sprzęty są tak naprawdę za krótko u nas na rynku. Ale co nie zmienia faktu, ja dalej lubię Wiseta 10. Tak. Ja jestem lekki, także mi nie przeszkadza, że tam jest plastik. Natomiast cięższe osoby no, powinny mieć to gdzieś tam z tyłu głowy, że jednak stoimy na tym akumulatorze, skaczemy po nim i to różnie bywa. W Motusie tego nie ma. W Motusie macie amelinium. Amelinową płytę. A amelinium, jak wiemy, nie pomalujesz, dlatego jest duża naklejka gumowa. Tak, to się nie maluje. Dobra, czym one się jeszcze różnią? Przejdźmy na górę. Mamy taki wyświetlacz. Dłoń, czekaj. Proszę bardzo. Pingwinkiem. No kawał. Taki wyświetlacz. I mamy taki wyświetlacz. Systemy zabezpieczeń. Tu mamy kluczyk. Kluczyk. Motus tak biedny. Jak tam zawsze kluczyk się obsługuje. Można wyjąć, można włożyć, przekręcić. Tu mamy kartę NFC. Jak to działa? Włączamy. O. I pisze karta. I dopiero przykładamy kartę. Nie przyłożymy. Przyłożymy. I dopiero uruchamia się nam cały system. Lepiej, gorzej, nie wiem. Jest to jedna z niewielu sprzętów w tej klasie cenowej, która takie zabezpieczenie posiada. Tak. Włączmy też tą. Natomiast zobaczcie. Może jeszcze raz, żeby było dokładnie widać, jak się uruchamia. O. Serio jest kozak. Tak to wygląda. Duże, czytelne, widoczne oznaczenia. No i co? Pokażmy jeszcze, co te ekraniki. Co na tych ekranikach jest. No mamy, zacznijmy od Wiseta. Plus, minus, gdzie zmieniamy sobie biegi, tryby jazdy. Tryby jazdy, bo tak naprawdę tak. One mocy nie zmieniają, zmieniają tylko prędkość maksymalną. Dokładnie. Mamy tutaj pokazane na kafelkach poziom naładowania. Mamy tutaj akurat ODO, czyli całkowity przebieg hulajnogi. Zmieniamy sobie trip, czyli przebyty ilość dystans kilometrów. Od włączenia do wyłączenia. Tak. Zasilanie. Napięcie. Jakie akurat jest na baterii. I to by było na tyle. I to tyle. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze przycisk sport, który po naciśnięciu robi nam bieg piąty. Piąty. Omijamy czwórkę, czyli mamy zepsutą skrzynię i od razu wrzucamy piątkę. Tak. Co robi piątka? No daje nam trochę wigoru więcej, to jest około 15% na taką dłuższą metę, no tam nie wiem, to jest około tam 2-3 minut mniej więcej, może 5, aż do momentu, aż się tak naprawdę nie mierzyliśmy. Przegrzewać sterowniki. Przy lekkich osobach na pewno będzie to dłużej, przy cięższych będzie krócej. Nie mierzyliśmy. Dobra, przejdźmy do tego ekraniku i co my tu mamy? Mamy kółeczko. W kółeczku mamy kilometry, później jakiś napis sport, później jedynkę, później trip i znowuż kafelki. Przełączamy sobie. Nie przełączamy sobie, nie przełącza się. Przełącza się. ODO 249. Więc tak jak widzicie, no troszkę się pojeździło na nim. Mamy woltaż na baterii. Mamy takie coś. I mamy trip. Time, czyli czas i trip.
I teraz co to jest to? Bo już się zdarzyło parę osób takich, wyjęło hulajnogę z pudełka. O rany, ktoś przejechał. O Boże, dzwonimy do sklepu, bo ja mam starą hulajnogę z przebiegiem 71 km. Nie mamy hulajnogi z przebiegiem 71 km. I teraz co to jest? To jest dystans na baterii. Tu mamy wyświetlone 71. I co ono oznacza? Ono oznacza, że hulajnoga się uczy tego, jak my jeździmy i po jakichś tam kilometrach zaczyna pokazywać z sensem, ile tego dystansu nam zostało. Oczywiście, jak jeździmy na przykład, nie wiem, miesiąc czasu po mieście, a później wyjedziemy sobie w trasę i będziemy używać jej mocniej i się sugerujemy, mamy na przykład 70 km, super przejadę, tak? Wyjeżdżamy w tą trasę, się okazuje, że jednak nie. No, jednak nie, no, zacznie nam spadać bardzo mocno ten dystans. Bo jak no, chcemy bo tak faktycznie taki dystans tu przejechać, to musimy być Chińczykiem 150 cm o wadze 50 kg, jechać tylko w trybie ekonomicznym 25 na godzinę. I przy płaskiej nawierzchni w lato jesteśmy w stanie faktycznie taki zasięg zrobić. Natomiast na co dzień przez dwa. Dziejecie przez dwa, to się nie będziecie zaskoczeni, że wam prądu zabrakło. Tak. Taka nasza rada. Kółko. Do czego służy? Do czego służy kółko? Ono nie służy tylko do tego, żeby było. I żeby świeciło nam po gałach. Tak. Ono nam pokazuje moc daną na sterowniki. Tak jak widać. No tu mamy bieg pierwszy. Szybko jeździ na krześle. Nie ma co mówić, że nie. No i tak jak wiecie, że się trzęsie. To was pocieszy. Wiset 10 też się trzęsie. I tak to sobie wygląda. Dobra, do czego służą te przyciski? Tu mamy M, czyli przełączanie tych tripów, ODO i tak dalej, też wyłączenie, włączenie. A i tu nie przytrzymujemy przycisku M podczas włączania. Tylko go naciskamy. Naciskamy. Przy wyłączeniu też przytrzymujemy. Też tak ludzie mają, że przytrzymują, nie działa, nie włącza się. Tak, tu zmieniamy sobie te biegi. Tu mamy 3. Z drugiej strony światełko. Włączamy, wyłączamy. I tu faktycznie chylę czoła, bo ktoś pomyślał, wreszcie światełko zamontowane jest wysoko. Druga rzecz, o której ktoś nie pomyślał. Albo może i myślał. Ale nie do końca wyszło. Kabel wchodzi nam w światełko. Patrzcie. Oczywiście to nie jest jakaś tam wada, bo można sobie te kable ułożyć, tak? Ale kurczę, no taki mamy ślad. No zdarza się. Dalej, mamy kierunkowskazy. Tak, i kierunkowskazy to jest fajna sprawa w tej kolejności. Działają tak, że naciskamy jest włączony, naciskamy drugi raz jest wyłączony. Pokaż gdzie są. Z prawej strony, ale dzięki temu co możemy zrobić? Możemy zrobić tak. Jak naciśniemy sobie i prawy i lewy kierunkowskaz, co robi nasza hulajnoga? Miga. Albo równo, albo nierówno. Zależy jak nam się uda włączyć. To w miarę wyrównać. No, jak na razie mi się nie udaje. Ale... No ale dobra, no, chodzi o to, że mamy takie jakby światła. Już awaryjne, jest bardziej tak? Równo. Musicie wiedzieć, że się da wyrównać. Dobra, i wtedy no, nie będziemy równać. Równo, no nieważne. Co jeszcze mamy fajne? Mamy fajne to, że na tym ekraniku nam się to wyświetla, że mamy włączony kierunkowskaz. Jeden i drugi. Mamy włączone światło. I mamy tą informację, po prostu widzimy. Co mamy jeszcze? Mamy napis sport, który włączamy, wyłączamy tym przyciskiem. To jest dołączanie drugiego silnika i ona też dostaje więcej mocy. Bo... I z jakiegoś cholernego powodu ktoś nie oznaczył tego przycisku. Tak. Szkoda też, że tu się tam nam nie zapala, że mamy coś włączone. Bo są takie jakby miejsca. Właśnie. Tak, mogłoby się może zapalać. Nie wiem, nie znam się, a zwykły, prosty człowiek jestem. Mamy jeszcze sygnał dźwiękowy. Ale możemy się pochwalić, że to jest model, który przyjechał do nas jeszcze zanim one zostały wdrożone do sprzedaży. Czyli zanim przyjechały główne modele. Tak. Może ten tych model nie trafił. Może tych nowszych działa. Także jak macie GTK, to sprawdźcie i możecie w komentarzu napisać, czy u was działa. Mamy sygnał dźwiękowy. I to jest to. A dlaczego? W Wisecie 9 mamy ten... Klakson. Oglądacie moje filmy, to wiecie, super głośny klakson. No ale dobra, zacznijmy tutaj, co my mamy tutaj. No mamy tą kartę, więc żeby włączyć, musimy przyłożyć kartę. Mamy tutaj plus, minus, które zmieniamy biegi. I mamy kropeczkę, gdzie zmieniamy te... trzy tryby.
Pokaż, jak trzęsie. Widzicie? Słyszycie? Jak ona nam się rozpędza? Na stołku. Ognia. 9. Jest grubo. Co jeszcze te kółko nam pokazuje, bo zapomniałem. Pokazuje nam to, że mamy wciśnięty hamulec i załączony regen. Wtedy nam ryga sobie fajnie. Albo nie fajnie, zależy co się komuś podoba. Dobra, dalej do Wiseta. Co my tu mamy dalej? Mamy tutaj taki zestaw przełączników. Tu mamy przycisk sport, który nam włącza piąty bieg, tak jak byśmy pokazali wcześniej. No szybciej się rozpędza nawet na tym stołku. Mamy DDM, który nam włącza drugi silnik. I czego też nie rozumiem, dlaczego do cholery jasnej, jak mamy wyłączony silnik, to się świeci. Powinno się nie świecić. A tak to musimy wyczuwać palcem, czy mamy to wciśnięte, czy nie. W rękawicy możemy nie wyczuć, ale możemy wyczuć. Zależy kto jakie ma rękawice. Także tak, Wiset też ma wady. Mamy sygnał dźwiękowy. Uwaga. I to działa tak. A dlaczego mówimy, że dzwonek jest lepszy? Jadąc ścieżką rowerową, jeżeli chcemy kogoś wyprzedzić, używając dzwonka, wszyscy nam po prostu zjeżdżają. A trąbiąc, co robią? Nic. Odwracają głowy albo nie robią nic. Nie wolno trąbić w ogóle na kobiety. Nie próbujcie, w szczególności na takie, co jadą na przykład na rowerze. Bo kobieta w momencie, kiedy obraca głowę... Obraca też ręce. Obraca ręce i skręca razem z rowerem centralnie najczęściej pod nas. Także uważajcie na siebie. Tak. A wiem to z doświadczenia. Hulajnoga posiada kierunkowskazy. Prawy, lewy, tak samo jak w Motus GT. Gdzie one są? W manetkach. Pstryk. I miga. I pstryk. No i w Wisecie miga i z przodu, i z tyłu, gdzie w GT-ku miga tylko z tyłu. Tak. No tak. Jaka wada jest tych kierunkowskazów? W momencie, kiedy w Wisecie uruchomimy kierunkowskaz... To on miga. To on miga. I sam się wyłącza. I tak będzie migał przez około 8 sekund. I sam się wyłącza. Możemy oczywiście włączyć lewy, o, jednak prawy i się przełączy na prawy, ale nie wyłączymy go. I będzie migał. On będzie migał. 8-10 sekund. Aż się sam wyłączy. No tak po prostu jest. No taki ogląd sprzętów widzicie. Wiset jest taki bardziej obszerny, przez co Gietek zyskał z racji takiej smukłości wykonania. Nie jest po prostu dużym sprzętem, ale dużo potrafi tak jakby zmieścić w podejście, no bo skoro są w stanie tu wsadzić akumulator 60V z całkiem dużą pojemnością, no to jest naprawdę spoko. Na plus mega dla Gieteka to jest zawias. Ja naprawdę jestem zakochany w zawieszeniu w Motusie GT. Jeżeli jest to odpowiednio ustawione pod wagę, to to zawieszenie po prostu radzi sobie i w typowej miejskiej jeździe. I jeżeli wjedziemy na wertepy, te koła nie odrywają nam się od ziemi, tylko po prostu sobie suniemy. Gdzie w Wisecie 10 miałem parę takich sytuacji, gdzie wjechałem w takie trochę większe nierówności i tak, no czułem wyraźnie, że te koła gdzieś tam mi się odrywają, w szczególności te koło z tyłu. Tak, w Wisecie żeśmy jeszcze nie pokazali, jak on świeci. Świeci tak. Nisko. Lampka jest nisko, przez co no tak do miasta jest spoko, natomiast wjechać gdzieś w jakiś taki teren to tak nie bardzo i lampa rowerowa by się fajnie przydała. Tutaj nam świeci tak. I to świeci lepiej i na dodatek świeci wyżej, przez co oświetla dalej. I tutaj mamy jeszcze, no tutaj zapamiętał, zobaczcie miga równo, zapamiętał, że mamy włączone te kierunki, więc je sobie wyłączymy. Tu mamy tak, światło z tyłu, światło hamulca, które miga. Mamy kierunki, mamy z przodu lampę u góry i dwie na dole. Tak zwane obrysówki. Elegancko pozycje. Zasłonięte przez wahacz, ale no, są. Skręcamy to tak, ale są. Tu mamy światło z tyłu. Hamulec, który po prostu nam dopala tak jakby światło. Nie miga, tylko dopala. No porównując dwa, no zdecydowanie jaśniej świeci Gietek. Jest to światełko tak jakby bardziej widoczne, natomiast nie powiem, bo w Wisecie to co jest w zupełności wystarcza, jest widoczne i samochody tak. Nie trąbią. Przecież też mamy obrysówki, tak samo jak skręcamy to mamy je zasłonięte przez wahacz, ale też są. No i tak to wygląda, tak? No tu jeszcze możemy pokazać, że jak włączamy kierunek, no to
przy włączonych światłach to on już nie jest taki typowo żółty z tyłu, tylko zmienia się z żółtego na czerwony. Na pomarańcze i czerwony i pomarańcza i czerwony. Na co można zwrócić jeszcze przede wszystkim uwagę, to są błotniki. Wiset ma takie standardowe jakieś małe błotniczki, które no przy większym chlapaniu no będą nas tutaj ochlapywać gdzieś tam z tyłu. W GT-ku ten błotnik jest zdecydowanie dalej wysunięty, opiewa całe koło. Natomiast wada taka, że no niestety o, tu mocowanie z jednej strony. Tu widzimy, no i mocowanie jest tylko z jednej strony, no ale kurczę, z drugiej strony mamy tarczę, więc ciężko by było zrobić dwustronne mocowanie, żeby to było tak duże. Ale działa, nie telepie, nie brzęczy, na razie się nie urwało po 250 km, także działa. Z przodu mamy w sumie to samo. To jest z jednej strony mocowane. Możecie sobie jeszcze raz zwrócić uwagę na tą tarczę hamulcową, 160 mm. Przy takiej samej wielkości koła macie porównanie tarczy 140 mm. No robi to jakąś tam robotę, tak jak mówię, ja nie odczułem problemu, że tutaj są hamulce linkowe. Naprawdę fajnie się to i odpycha i zatrzymuje, więc jest naprawdę nieźle. Strasznie mnie korci, żeby Motus mi przysłał wersję 60-woltową. Wtedy będę mógł takie bardzo konkretne porównanie zrobić zjazd dwóch sprzętów. Z naszą różną wagą postawimy raz mnie, raz brata i będzie można faktycznie zobaczyć, co faktycznie jest mocniejsze. Na pierwszy ogląd faktycznie takie huknięcie, taki strzał, start wydaje się bardziej gwałtowny w GT-ku. Nawet w wersji 52-woltowa ona sobie po prostu dobrze radzi. Z wad niestety GT-ka, przynajmniej jak dla mnie, mamy manetkę kciukową. Tak. Przy tak mocnym sprzęcie dla mnie jazda w mieście jest problematyczna. A dlaczego? I tu pokażemy. Chociażby dlatego. Trzymamy sobie kierownicę. Tu musimy ją trzymać tak, no bo tu operujemy gazem. Jakieś nierówności. No może nie aż tak mocno się będzie ruszać, jak ja pokazuję, ale będzie się ruszać. Tak samo jedziemy sobie, hamujemy. Jedziemy, hamujemy. Przekładamy, tak jak widzicie, rękę. Nie mamy tego tak no bardziej ze sobą, tak? Musimy ten ruch taki wykonać. Tu mamy wskazującą. I tu mamy hamulec. Możemy to obsługiwać tak naprawdę jednocześnie. I nie ma z tym najmniejszego problemu. I tu mamy opartą całą dłoń, tak? Czyli sobie trzymamy i sobie manewrujemy. Według mnie jest to na pewno lepsze. Do wariowania w lesie może faktycznie wolałbym taką. Natomiast do jazdy na co dzień zdecydowanie większą kontrolę ja mam na manetkach, na palec wskazujący. Jest to spowodowane może też tym, że większość sprzętów, na których jeździmy, mają manetki na palec wskazujący. Tak, no więc jesteśmy tego przyzwyczajeni. A kciukówki, no co ma kciukówki? Miejskie sprzęty? Tak. Nami też ma. Nami też ma, ale no ja, ona mi ma takie same zdanie jak i tutaj. Dla mnie ta manetka to jest nieporozumienie, jak chodzi o miasto. No. Ale to jest moje zdanie. Wiem, że są klienci, którzy jak przyszli, przejechali się GT-kiem, to są zadowoleni, nie chcą manetki na wskazujący, a wolą właśnie kciuków. Tak, chociażby dlatego, że na przykład jeździli na kładach, gdzie tam są kciukówki, tak? I to nie jest tak, że ktoś tam powiedział, nawet chyba Zbyszek o tym mówił, że ciężko jest utrzymać jakąś tam małą prędkość. Nie, jeżeli dostosujemy, nauczymy się tak jakby trochę obsługiwać tą manetkę, to ja jestem w stanie na tym sprzęcie jechać 5 na godzinę, a za chwilę jechać na nim 8. Albo 10 i nie mam jakiegoś problemu, żeby utrzymać na przykład stałą prędkość, albo że przy przyspieszaniu to mi jakoś tam strasznie szarpie. Mamy całą masę ustawień też w tym fajnym wielkim ekranie, w takim tak zwanym ukrytym menu. Tam możemy co sobie ciekawe, sposób przyspieszania ustawić. Co tak? Ciekawe, całe te ukryte menu mamy rozpisane w instrukcji obsługi tego sprzętu. Tak, czyli od razu kupując sprzęt mamy instrukcję, w której jest bardzo konkretnie kropka w kropkę wypisane, co można w ukrytym menu zmieniać. No sprzęty jakie są, każdy widzi. Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie takich sprzętów? To jest system składania. Tak. Kurczę, Mistrzostwo Świata to jest to, co jest zrobione tutaj w Wisecie 10. Jak wyłączę to światło, to nie będzie tak razić kamerki. No to żeby ją złożyć mamy tak, zabezpieczenie, które musimy sobie odkręcić. Odciągamy sobie wajchę.
Tu mamy drugie zabezpieczenie, które podnosimy do góry i składamy, nie składamy, bo się nam zapiera. I mamy trzecie zabezpieczenie. O czym też nie wiem, dlaczego nikt nie wspomniał, że to też jest rodzaj takiego zabezpieczenia. Nawet jak już jesteśmy już tak totalnie dziwni, że nie poczujemy, że coś się z tym układem składania dzieje, to jeszcze na sam koniec to nas złapie. Tak. No i żeby złożyć, odciągamy. Lepiej wam powiem, to sam Wiset o tym nawet nie powiedział. Nie wiem dlaczego. A może zapomniał. I do noszenia mamy totalną katastrofę. Haczyk. I to jest katastrofa. I teraz jak to działa? Działa, podnosimy, super. Ale w momencie, gdy zaczepimy sobie, puścimy, odwrócimy się na chwilę, bo tam coś, podnosimy i nie działa. I co najwyżej wybijemy sobie zęby. Więc znowuż zahaczamy i działa. Puszczamy, nie działa. I tak możemy cały czas, nie? No, po prostu nie zahacza się ten haczyk. Nie wiem dlaczego, ale się nie zahacza. No i jak ją tam rozkładamy? No wiadomo, tutaj trzeba to przypilnować, żeby było w ten sposób. Zahaczamy sobie. Zaciągamy. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, że to tak naprawdę bardzo delikatnie chodzi. Wcale tu się nie używa żadnej siły do tego. Tak, i przypilnamy. A trzyma tak, jakby to było zestawane. Śrubkę luzów brak. Tak to wygląda. A jak wygląda to w Motusie GT? Tu jest nowy system składania. Mamy też zabezpieczenia i tak dalej. Pierwsze zabezpieczenie to mamy zawleczkę jak w granacie. Wyciągamy zawleczkę. Następne zabezpieczenie. Mamy taki haczyk. Niestety albo niestety z plastiku. I wajchę, którą sobie pchamy w dół, jak już te zabezpieczenia żeśmy zdjęli. I system w sumie podobny jak w Xiaomi. I opuszczamy sobie kierownicę. Działa dobrze. Jeżdżąc na tym sprzęcie nie czuję jakiejś nieodpartej pokusy, że mi się to samo poskłada. Może z racji tej właśnie zawleczki, która tam jest. No, no i mamy tutaj na końcu też ten haczyk. Tu on działa, który tak? Działa tak. Puszczamy. Puszczamy. I mamy zahaczone cały czas. Puszczamy. Cały czas jest zahaczony. Ktoś tu po prostu nad tym haczykiem myślał. Oczywiście w GT-ku nie składa nam się kierownica, co w Wisecie 10 oczywiście możemy sobie poskładać rączki. Co ja zauważyłem przy użytkowaniu Wiseta, no nie ma co ukrywać, czasem się te rączki luzują. No bo się luzują, no jak coś się kręci, to się jest w stanie poluzować. Można sobie poradzić tam, można teflonu trochę nakręcić czy coś. I działa, i wtedy już się nie luzują. Natomiast oficjalnie tak, po dłuższym użytkowaniu mogę powiedzieć, że coś tam się czasami poluzuje. No tutaj faktem mogłyby się te rączki też składać. Do transportu na pewno byłoby to wygodniejsze. Też by się pewnie luzowało. Co jest na przykład bardzo fajne w GT-ku, to są gripy. Tak, naprawdę wygodne. Wygodna, miękka guma, co ciekawe, nieśmierdząca. Mm-hmm. Także widać, że ona nie kosztowała 2 zł, tylko jest naprawdę nieźle. Tylko 3. Tylko 3, tak. Więc jest fajnie. Wygodniejsze są te rączki jak w Wisecie 10. Także jak lubicie rączki w Wisecie 10, a przejedziecie się GT-kiem, to sami stwierdzicie, że GT-ek ma wygodniejsze rączki. Wygięcie kierownicy podobne. Przechył kierownicy w kierunku kierowcy podobny. No może Wiset ma troszeczkę tak jakby bardziej odchyloną tą kierownicę do nas. Jak stoimy, może ale to jest kwestia, nie wiem, jednego stopnia, może. Oba sprzęty jeżdżą bardzo fajnie, w obu sprzętach ciężko uświadczyć ten efekt Shimy. Ja takiego efektu doznałem, ale to z racji swojej wagi, po prostu na tych sprzętach jestem troszeczkę przylekki, powinienem ważyć te tam 10 więcej, bo Ciebie chyba nie spotkałem, prawda? Także tak to sobie działa, tak to wygląda. Który sprzęt jest lepszy? Ocenię ja sami. Dalej uważam, bo za mało jeździłem jeszcze na GT-ku. Wiset 10 numer 1 dla mnie, ale nie ukrywam, tak jak powiedziałem, no dyga mi serduszko, jak sobie patrzę na tego GT-ka. Po jeździe też jestem mega szczęśliwy. Na bardzo duży minus dla mnie, ale to dla mnie, to jest moje odczucie, to jest ta manetka. Coś wymyślimy, możliwe, że po prostu założymy jej na jakiś czas taki ekranik, nie podepniemy, tylko podepniemy samą manetkę, zobaczymy jak się będzie jeździć na takiej manetce.
Jeżeli to się okaże, że to jest numer 1, no to wtedy będzie tak jak w Skabo. Sorry, Wiset, Gietek rządzi, tak? Natomiast na dzień dzisiejszy stawiam te sprzęty naprawdę na podobnym pułapie. Może Motus nie jest jedynką, ale jest tak no, bardzo blisko. Na pewno jest wyżej jak Mantis GT, bo jest jednak lepiej wykonany. No na pewno jak Was pogoda nie odstrasza, że jest zimno, a nie będzie padał śnieg, to zapraszamy. Można zobaczyć na żywo, przejechać się. A gdzie zapraszamy? Międzyborska 60x62 do naszego salonu sprzedaży. W Warszawie oczywiście. W Warszawie mamy zarówno Wiseta 10, jak i Motusa GT. Stoją praktycznie obok siebie, no może nie na tej samej ścianie, ale stoją obok siebie, także można sobie przejechać się. Oczywiście pamiętajcie, kurczę, musi nie padać, tak? I kask. Bo jak jest ślisko, to nie damy się przejechać i tak samo weź się ze sobą kaski. Jakiekolwiek, nawet głupie orzeszki, ale tak my też się będziemy trochę bezpieczniej czuć, że jak Was puścimy gdzieś na ścieżkę rowerową czy coś, to może od razu sobie głowy nie rozbijecie w razie czego. Także subskrybujemy kanał, łapkujemy. W dół albo w górę? W dół, w górę, jak tam chcecie. Ja w dół i tak już łapek nie widzę, bo YouTube wyłączył. Nie wiem dlaczego. Też nie wiem, bo po złość. Tak to człowiek wiedział, chociaż że tam ktoś nie lubi filmu. Po złość. Komentarze piszcie, co byście chcieli zobaczyć. Tak, sami w ogóle powiedzcie, jak się zapatrujecie na oba te sprzęty, no bo one, można powiedzieć, są z podobnej półki cenowej, tak? Tak. No bo Gietek 60 kosztuje tyle samo praktycznie, co Wiset 10, a jednak to jest taka świeżość. Wiset 10, no nie ma co ukrywać, jest bardzo podobny wyglądowo do Motusa. Też jest w sumie świeżością. Motusa ProSporta 2020, jak i TechLife X7 czy X7S, tak? No bo tak jak kiedyś mówiłem, to są sprzęty z tej samej fabryki. I on dalej jest podobny. Jest tylko trochę większy, trochę bardziej pękaty, ma troszeczkę inny rodzaj wahaczy, ale tak naprawdę wszystko jest to samo. No nie, no amortyzacja jest inna. No tak, tu jest trochę lepsza amortyzacja jak w tamtych sprzętach. Natomiast no co tu, no nie ma co ukrywać. To jest jedyny sprzęt taki w Polsce. Nie znajdziecie. O Gietek mówisz. Tak. No i co by nie było, jedna i druga hulajnoga to jest tak naprawdę nowość. No bo jedna weszła w tym sezonie i druga weszła w tym sezonie. Więc dużo osób jeszcze nie ma. Na pewno ktoś ma, bo nie ma co mówić, że nie. No Motus na przykład co zrobił? Na pewno zadbał o to, że zanim wprowadził ten model do handlu, to zadbał, żeby była już to wersja ta druga. Bo ci, co znają się trochę na temacie, będą wiedzieli, kto jest faktycznym producentem tego sprzętu, tak? Natomiast Motus też samodzielnie wprowadził jakieś poprawki do tego modelu. I to są jego poprawki. I to są jego poprawki, nie nikogo innego. I nikt inny tych poprawek nie będzie miał, tylko Motus. Także jest to już sprzęt, który na pewno Wam się od razu nie złamie. Tak jak były tam gdzieś sytuacje, ktoś pokazywał, że tu coś pękło. Nie, tu u Motusa naprawdę jest to już grube. Także nie ma możliwości, żeby to pękło w tym miejscu. Mega fajna zabawka. Trochę tego już sprzedaliśmy, klienci są mega zadowoleni, skaczą, wariują, śmieją się i mówią, że jest fajnie. Także jeżeli ktoś lubi takie sprzęty, no to mamy je w ofercie i jak najbardziej zapraszamy też do testowania, jeżeli żeście nigdy na takich sprzętach nie jeździli. Jeszcze raz przypominamy o kaskach. My się z tego miejsca żegnamy. Pa! I miejmy nadzieję, że uda nam się zrobić testy hamowań obu tych sprzętów, bo bardzo mnie korci pokazanie Wam, że układ hamulcowy linkowy wcale nie oznacza, że jest gorszy od hamulca hydraulicznego, bo jeżeli oba potrafią zablokować koła, to tylko pytanie, jaką kontrolę mamy nad tym, kiedy te koło się nam zablokuje. Dokładnie. Żegnamy się. Pa. Hej. Bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. We'll be right back.
suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.